Partnerem tego odcinka jest Oanda TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do najnowszego e-booka prezentującego prognozy i trendy rynkowe na drugą połowę 2024 roku. Zapraszam serdecznie. Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj po raz pierwszy, dlatego wielka przyjemność, jest ze mną doktor inżynier Przemysław Kudłacik z Uniwersytetu Śląskiego, ekspert spraw informatycznych, technologicznych, pracownik naukowy w instytutach informatyki na różnych śląskich uczelniach. Kłaniam się nisko, dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mateusz. Przemku, ostatnio kwestia kryptowalut, zresztą o których rozmawiałem już na tym podcaście, pojawiło się sporo audycji na ten temat. Ta kwestia branży kryptowalut pojawiła się w przypadku zabiegania o głosy amerykańskich wyborców, bo otóż Donald Trump zapowiedział, że zabiega o poparcie branży, że sam Trump wystąpił na tej konferencji Bitcoin, 2024, tak? Tak jest, wspomniał o Bitcoinie, obiecał bardziej przyjazne regulacje dla branży. To mi zrodziło takie pytanie we mnie, czy te regulacje dzisiaj, rozumiem, w jakiś sposób zabijają rozwój tej technologii. Tutaj Trump wspomniał o jakichś prześladowaniach rynku kryptowalut. Ty również tak na to patrzysz? Tutaj musielibyśmy się troszeczkę cofnąć, bo my rynek krypto, samo kryptowaluty musimy traktować z kilku stron. Jeżeli patrzymy sobie na te idee, które leżały u podstaw powstania chociażby Bitcoina. Bitcoin był, przypominam, pierwszą walutą, której się udało, bo to nie jest pierwsza kryptowaluta. Wcześniej pomysły jakieś były, ale miały swoje problemy. Tak? Bitcoin rozwiązał pewne takie właśnie zasadnicze problemy i on był tym pierwszym, który zdobył taką popularność ogromną. Natomiast podwaliny, jak się cofniemy, no, były zupełnie inne. Tak? Dzisiaj i zresztą ta wspomniana konferencja, na której też wystąpił Donald Trump, gościła różnych ekspertów, między innymi jeden, wybacz, to już wypadł mi z głowy, z tych wczesnych deweloperów, on stwierdził taką jedną bardzo istotną rzecz i to właśnie mówiąc o tych pierwszych przesłankach, pierwszych ideach, które stały za stworzeniem kryptowalut. On mówi, zobaczcie, mamy tutaj BlackRock, mamy instytucje finansowe, Bitcoin w zasadzie, czy też kryptowaluty, jak już tak popatrzymy szeroko, no zupełnie zmieniają swoją postać. To nie jest to, o co myśmy walczyli, tak? Jemu się nie podoba i nie tylko jemu. Nie podoba się to, że takie instytucje klasyczne, finansowe wchodzą w ten rynek, że tak się wyrażę. Natomiast z drugiej strony, ja to z pełną świadomością mówię, gdyby nie ten rynek, to też nie widzielibyśmy takiego dużego wzrostu, bo jak pojawią się duże pieniądze, pojawia się finansowanie startupów. Oczywiście jak to w startupach, jednemu się uda, 10 się nie uda, ale ten rynek się nie będzie rozwijał, więc tam, gdzie jest, że tak powiem kolokwialnie kasa, no to rynek się szybciej rozwija. Owszem, są potknięcia, są problemy, a to, co obserwujemy teraz w Stanach Zjednoczonych, to jest po prostu walka polityczna i jak widzimy, no, sam Donald Trump już od dawna jest takim propagatorem innowacji, bo ja nie powiedziałbym, że to są tylko kryptowaluty. Tak, Partia Republikańska zawsze stała za rozwojem biznesu, jakkolwiek byśmy na niego nie patrzeli. I to jest bez dwóch zdań nowy biznes, który się rodzi na świecie. To biznes, który już działa, funkcjonuje i rozwiązuje rzeczywiste problemy. Natomiast to, o czym też wspomniałeś, bardzo istotna rzecz, nie było do tej pory jeszcze regulacji. To nie jest tak, że one nie istnieją. Każdy kraj podchodzi zupełnie inaczej do tego. W Stanach Zjednoczonych mamy ramy FIT21, tak? W Europie mamy MiCA, czyli pewne takie próby uregulowania tego rynku. I znów, wracając do tych pierwszych słów tych twórców Bitcoina, no im się to nie podoba. Natomiast my musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że gdy nie będzie regulacji i gdy powstaną jakieś obecnych czasach jakieś waluty, z których ludzie zaczną korzystać sobie na co dzień, no obawiam się, że państwa po prostu zaczną z tym walczyć, prawda? Ja polecam gorąco taką książkę, akurat zdarzyło się, że ostatnio ją przeczytałem, Wojna o pieniądz. Tam pięknie to jest pokazane, tak? Ktoś, państwa, pewne siły rywalizują między sobą od setek lat, jakby nie tysięcy, o to, żeby właśnie władać tą podażą waluty. No i niestety to jest taka utopia, jeżeli będziemy myśleli, że rynek krypto będzie sobie prężnie się rozwijał bez współpracy z regulatorami. Tam jest wiele problemów, które musielibyśmy dotknąć. Naprawdę widzieliśmy troszeczkę w 2021 roku, do czego też prowadzi zupełny brak regulacji. Taka maniana, prawda? A róbmy co chcemy. Tutaj ja taką analogię właśnie ciekawą podaję. W wielki kryzys w Stanach Zjednoczonych rozpoczęty tym krachem, tak, z 1929 roku. Między innymi, bo oczywiście to nie były jedyne powody, ale tam nie było takich regulacji, jak mamy dzisiaj, prawda? I można powiedzieć, bardzo upraszczając, że firmy inwestycyjne mogły robić z pieniędzmi ludzi to, co się im żywnie podobało, tak? Więc wtedy po tych problemach powstał SEC, ktoś powiedział, no halo, halo, my musimy przynajmniej jakieś podstawy tutaj kontrolować, żeby sprawdzać, czy wszystko jest robione jak należy. Moim zdaniem takie podstawowe regulacje są potrzebne. Dlaczego? Żeby na przykład, tak mówiąc potocznie, pan Janek z panem Jaśkiem nie mogli sobie w piwnicy zrobić giełdy kryptowalut, bo to musi spełniać pewne ramy i strukturalne, i oczywiście regulacyjne w kontekście prawa w danym państwie, ale żeby to było bezpieczne dla użytkowników, dla nas wszyscy, którzy z tego korzystamy, prawda? To jest tak, że rzeczywiście wojnę, albo przynajmniej administracja Bidena w tym przypadku poszła na taką wojnę z kryptowalutami. O jakich regulacjach mówimy, jeszcze tak doprecyzując? Te regulacje powstają. To są takie podwaliny, ramy. W przypadku Stanów Zjednoczonych no to jest ten pakiet FIT21, nie mylić z Fit for 55, tak? To są regulacje, które pozwalają temu rynkowi de facto, nazywają go, pozwalają mu się w pewnym sensie rozwijać, ale już szczegółowe regulacje wymagają pracy w konkretnych stanach, a my mamy ten pakiet, pewnie też wiele osób o tym słyszało, czyli ta tak zwana MiCA, tak, europejska. To jest też taki zestaw regulacji podstawowych, a każdy kraj członkowski już sobie ureguluje. Ktoś po prostu to ponazywał. Musi to być nazwane w kontekście chociażby inwestycyjnym i w kontekście użytkowym i w perspektywie adopcji. Dlaczego? Bo duże firmy nigdy nie wejdą w coś, co jest takim niewiadomym światem. Jeżeli istnieje jakieś ryzyko, że w przeciągu 5, 3 albo iluś tam lat to zostanie zakazane i myśmy jeszcze kilka lat temu coś takiego mieli. Jeżeli ktoś na przykład śledzi różnego rodzaju wypowiedzi ekspertów z branży kryptowalut, były jeszcze parę lat takie silne obawy, że rządy zaczną to zakazywać. Rosja zakazała, prawda? 2021 rok, Chiny zakazały oficjalnie, Nigeria bodajże, tak? Też w zeszłym roku. Więc to nie zmienia faktu, że ludzie tego nie używają. Używają, szczególnie w tych krajach rozwijających się, bo pamiętajmy, kraje rozwinięte, do których no jednak Polska się może zaliczyć jak najbardziej, mamy pewne usługi cyfrowe, które na świecie, nie wiem, w Ameryce Łacińskiej, w Azji, w Afryce nie są rozwinięte na takim poziomie dla każdego człowieka. Oczywiście to nie jest tak, że one tam nie istnieją, no ale nie są rozwinięte na takim poziomie. Ja często jak rozmawiam z ludźmi, którzy tak, no słyszeli do dzisiaj, nie można nie słyszeć o kryptowalutach, ale tak podchodzą, a po co to jest w ogóle, prawda? My mamy Blika i można sobie przesłać komuś. A ja tak jeszcze rok temu czy 2 lata temu mówiłem, no ale wiesz, że Blik jest tylko w Polsce? Niesamowite, niemożliwe. Ludzie zaskoczeni są, prawda, Polacy? Więc rzeczywiście te technologie również odbijają piłeczkę, bo w różnego rodzaju projektach kryptowalutowych mamy możliwość transferu praktycznie natychmiastowego środków i to ta technologia nam daje i to na pewno rozwiązuje wiele problemów. Pamiętajmy, gdzie jest większość ludzi na świecie. Ja tak, za mną jest taka mapa, której no, może nie widać, ale tutaj bardzo się świecą Indie, tak tutaj koło mnie, prawda? I one według takiego rankingu, to jest bardzo ciekawy taki ranking na portalu Chainalysis, Oni starają się uwzględniać ruch sieciowy w kontekście bogactwa krajów i ocenić, jak rzeczywiście ludzie używają tych kryptowalut. No i najbardziej się świecą Indie, mamy również, popatrzmy tutaj, Wietnam, mamy Nigerię właśnie już wspomnianą. Bardzo wysoki poziom, znacznie wyższy od Polski chociażby jest w Brazylii, w Argentynie. I popatrzmy, to są niejednokrotnie kraje, których waluty są niestabilne. W tych krajach bardzo często, nawet oficjalnie dolar jest, chociażby w Salwadorze, który przyjął tego bitcoina, tak, jako oficjalny środek płatniczy, rozliczeniowy, prawny, no tam oficjalną walutą jest dolar, tak, więc... Te małe kraje, niestabilne kraje, no nie mówię akurat w tym kontekście o Salwadorze, ale często przyjmują albo ludzie sami traktują bardziej te twarde waluty, przynajmniej twardsze, bo trudno powiedzieć, że dolar też jest twardą walutą, bo nie jest z kursami powiązany już od wielu lat, ale jednak jest on bardzo stabilny dla większości świata, tak? Jest taką cały czas jeszcze walutą rezerwową. Tak, więc... tak, proszę. Więc to jest straszny, duży problem i tam mamy wiele wątków. Natomiast wracając do tych wyborów, które są jakby dzisiaj na świeczniku, nie? O co pytałeś. No zwróćmy uwagę, że teraz to już się nie wypowiada tylko Trump, teraz to się nie wypowiada tylko Robert Kennedy Jr., tak? Który też jest w zasadzie kandydatem, tylko niezależnym, on raczej tam ma nikłe szanse. Natomiast to jest walka o pewien taki elektorat, stanowiący w Stanach Zjednoczonych z takiej analizy, jaką sobie dzisiaj tak z ciekawości, bo różne robione są takie ankiety i Stany Zjednoczone 16% społeczeństwa około, tak, United States, tak, 16% społeczeństwa deklaruje, że używa bądź posiada kryptowalut w kontekście inwestycyjnym. Więc to jest stosunkowo dużo, ale popatrzmy już o tych już wspomnianych Indiach. Indie są na poziomie powyżej 20%, to się zmienia z roku na rok, według niektórych analiz na poziomie 30%, Argentyna 30%. Nie dziwne, jak mają straszną inflację, prawda? Więc w tych krajach mniej stabilnych ludzie zaczynają w pewien sposób uciekać, ale nawet uciekać do dolara, bo to też jest istotna sprawa. Trump podkreśla to wyraźnie, że chce też dobrze uregulować i sprawić, że się ten cyfrowy dolar w oparciu o platformę różnego rodzaju projektów krypto będzie rozwijał. Bo pamiętajmy, że ja zaczynam z reguły, jak mam jakieś spotkania z młodzieżą, ale nie tylko, to tłumaczę, że blockchain, czy też kryptowaluty, powinniśmy zacząć od tej nazwy blockchain, czyli technologia blockchain, technologia łańcucha bloków, to jest technologia, która ma pewne plusy, ma też minusy, natomiast to jest pewna baza, na której my możemy dzisiaj budować różnego rodzaju ciekawe sprawy. I między innymi na różnych projektach, chociażby na Ethereum, ale również na Bitcoinie, na innych projektach bardzo ciekawych, Solanie, Cardano, tak, XRP, my możemy budować, tworzyć nowe tokeny, które możemy na przykład powiązać z dolarem w pewien sposób, tak? Czyli są firmy, ja sobie wpłacam gdzieś dolara i oni wypuszczają takiego jakby cyfrowego na swojej platformie, taki cyfrowy odpowiednik tego dolara, no i on sobie krąży w tych ekosystemach. To jest też szalenie ważny aspekt z punktu widzenia analizy rozwoju rynku, bo im więcej tych takich cyfrowych dolarów, nie mylić z takimi dolarami w bankach, ale tych na platformach krypto, im się więcej ich pojawia w ekosystemie, to znaczy, że te ekosystemy coś realizują, prawda? Ktoś używa tych dolarów do realizacji transakcji, do inwestowania, uruchamiania właśnie tych dolarów w kontekście protokołów pożyczkowych, tak? Więc to jest naprawdę ogromny rynek finansowy, który jest bardzo młody. Pamiętajmy, no Bitcoin w kwietniu kończyliśmy 15 lat, tak? Mieliśmy w zasadzie funkcjonowanie, był halving kolejny, więc to jest wielkie święto, ale jednak tylko 15 lat. Pierwsze 5 lat i te sławne pizze, to wszyscy to traktowali jako zabawę, tak? Zobaczymy, czy to się przyjmie. Nagle to pięknie wybuchło. I ktokolwiek walczy o ten stołek, że tak się wyrażę, w Stanach Zjednoczonych, bo może też widzą, warto wyjaśnić, dlaczego my tak dużo o tych Stanach Zjednoczonych mówimy. No jednak to jest największy rynek inwestycyjny na świecie. I chociażby patrząc na rynek akcji, tam wszyscy Amerykanie, znamy może takie historie, że babcia dała swojemu wnuczkowi na urodziny akcje. Tak, bywały takie historie. Więc Amerykanie od wielu, wielu lat, ale nie tylko, prawda, w wielu krajach rozwiniętych pewnie podobne modele można znaleźć w Wielkiej Brytanii. Natomiast tam w kontekście inwestowania mówimy też, że czasem jak w Ameryce ktoś kichnie, no to zaraz Europa ma Katar, tak? Więc musimy mówić o tych Stanach Zjednoczonych i musimy patrzeć na to, jakie regulacje tam będą wdrażane. I jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę ten 16% elektorat, no to to już jest całkiem duża grupa. Szczególnie jak demokraci i republikanie są, oni tak idą troszeczkę łeb w łeb, nie? Zawsze w ostatnich wyborach i tam niewiele głosów przechyla tą szalę, tak? Patrząc na całe społeczeństwo. Tak to funkcjonuje. Więc oni walczą o te głosy. I Kamala Harris również dzisiaj się wypowiada, że chce rozmawiać, chce się spotykać, no ale niektórzy mówią, że to jest za późno. To już widać, moim zdaniem to już jest taka walka o te głosy, tak? No właśnie, jeżeli któreś z państw zapowiada, że będzie tu bitcoinową potęgą, zastanawiam się, jak cała branża, pewien sektor może się skupić wokół jednych granic, a tak mówię, te zapowiedzi właśnie również Trumpa o tym, że no, jesteśmy w stanie to zrobić, Amerykanie. Oczywiście wiadomo, że to są też... Oczywiście, tak. Hasła wyborcze, typowo amerykańskie, typowo wyćwiczone, ale to jest, myślę, zrozumiałe dla każdego. No, po pierwsze, kryptowaluty nie są oczywiście związane z jednym państwem. To, żeby widzowie, nasi słuchacze nie pomyśleli, że rzeczywiście wszystko się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Prawdą jest to, że większość projektów tych głównych w Stanach powstała, tak? Natomiast one są utrzymywane na całym świecie i wielu deweloperów, no jest, czyli ludzi wspierających, rozwijających te ekosystemy informatycznie, no i sprzętowo również oferujących swój sprzęt, rozsianych po całym świecie. Mamy z krajów rozwiniętych, no Europę nie muszę wymieniać, Niemcy tam grają też ważną rolę. Mamy Portugalię, mamy Hiszpanię, tak? Naprawdę wiele europejskich krajów, ale też Australia z drugiej strony. Chiny, nie możemy też zapominać o Chinach, choć oficjalnie zakazano najpierw wydobywania bitcoina, bo pamiętajmy, że bitcoin opiera swój model działania i swoje bezpieczeństwo na wdrożeniu, że tak powiem skrótowo, energii tej pracy górników, prawda? Dlatego też ten system, upraszczając, jest tak bezpieczny, tak? Tak trudny do złamania. Natomiast tam z pewnego czasu była tania energia i tutaj kraje powolutku zaczynają z tym walczyć. Między innymi Nigeria, chociaż popatrzymy sobie na adopcję, wystraszono się, że zbyt dużo ludzi zaczyna chyba tego używać do zwykłych transakcji, a może rozliczać się między tym i oficjalnie zakazują tego jak oficjalnej waluty, prawda? Mówi, to nie jest nasza waluta, nie zakażemy tego, nie da się tego zrobić, bo to też warto podkreślić. Często w różnych rozmowach ludzie się pytają, ale rządy zaczną to zakazywać. Ja mówię, no owszem, mogą próbować z tym walczyć, natomiast serwery są tak równomiernie rozsiane po świecie i jak na przykład załóżmy, że jeden serwer się zamknie, no to dwa nowe się otworzą gdzieś, nie? To jest taka jakby ta hydra mityczna. I ja nie mówię o tym w kontekście czegoś złego, bo jak popatrzymy sobie na różnego rodzaju rozwiązania w dark webie, one podobnie też działają, albo popatrzymy sobie na torenty, gdzie tam ludzie dzielą się pirackim oprogramowaniem. To tylko pokazało, że z takim systemem globalnie jest bardzo trudno walczyć, ale komuś się zapaliła lampka, no właśnie, ale możemy spróbować wykorzystać ten model, żeby coś zrobić super bezpiecznego, tak? I dlatego teraz to jest system globalny. Nie jest to tylko system skupiony na Ameryce. Myślę, że możemy o tym śmiało powiedzieć. Na Amerykę na pewno patrzymy i od tego będzie zależało od tych decyzji, czy Donalda Trumpa, czy Kamali Harris, ktokolwiek zasiądzie tam na fotelu prezydenckim, będzie zależało, jak szybko zostaną wprowadzone regulacje, jak mocno to zielone światło rynkowi się tam zaświeci i jak dużo funduszy zostanie wpompowanych w różnego rodzaju projekty. A jeżeli pojawią się większe fundusze, no to można się spodziewać większych wycen różnego rodzaju projektów. Z kim Amerykanie będą w takim razie rywalizować? Bo wiele krajów ma chętkę oczywiście na to, żeby sobie ten biznes kryptowalutowy również zagospodarować. Czy ten biznes da się w jakiś sposób zamknąć w pewnych ryzach? Jak nie wiem, może to jest dosyć trudne pytanie, ale bardzo się proszę. Czy zamknąć rynek? Znaczy, to, co jest moim zdaniem bardzo istotne w ostatnich latach, znaczy w ostatnich miesiącach, można powiedzieć, roku, miesięcy, się to najczęściej słyszy, duże głosy, chociażby Donald Trump wyraźnie o tym powiedział, że chce bitcoina użyć jako część rezerw Stanów Zjednoczonych. Tak? To też padły te słowa na konferencji. Ale on nie był pierwszy, który tak mówił, prawda? Pojawiają się głosy, no chociażby już ten wspomniany Salwador, to jest pewna ich strategia inwestycyjna, krajowa, bardzo kontrowersyjna, bo pamiętajmy, że Bitcoin Bitcoinem, chociaż najbardziej stabilną kryptowalutą jest, ale jednak jest strasznie zmienną z punktu widzenia różnego rodzaju aktywów, jakbyśmy go porównali chociażby ze złotem. No i ma troszeczkę krótszą historię od złota, tak? Jak popatrzymy sobie. Natomiast jest to bardzo ciekawe, bo pojawiają się też głosy i tam niektóre partie w Szwajcarii zaczynają wprowadzać różnego rodzaju kantony, właśnie rozmowy i konsultacje społeczne na temat użycia Bitcoina jako rezerwy. I do tego Bitcoin moim zdaniem się świetnie nada. Jest to zasób ograniczony, jest to zasób cyfrowy, tak, jest, można powiedzieć, dystrybuować jest go łatwo, ale jest bardzo wolny, tak, on nie pozwoli nam na taki transfer, jak niejednokrotnie ludzie sobie wyobrażają, że będziemy, bazując na samej sieci Bitcoin, szybko robili transfery. Owszem, to się da zrobić, ale wykorzystując pewne rozwiązania powyżej, już nie wchodząc w szczegóły. Natomiast on się świetnie nada, żeby być tym cyfrowym złotem. I na tym polega ta rozmowa i to już jest nie tylko w Stanach Zjednoczonych, tylko mówimy Szwajcaria, co zrobią inne kraje? No kraje patrzą wzajemnie na siebie, prawda? Jest już też pewna dyskusja w Niemczech. Niemcy też nie stoją z tyłu. Ja przyznam szczerze, już to już było chyba z 2 lata, czy może 3 lata temu, jak powstały jakby pierwsze głosy. To było zaraz przed tą hossą, która już skończyła się troszeczkę niefortunnie, chociażby dla giełdy FTX i innych podmiotów. Natomiast pozwolono funduszom inwestycyjnym jakąś małą część swoich aktywów przeznaczyć na kryptoaktywa różnego rodzaju. I jest to bardzo silny sygnał. Ja chociażby z punktu widzenia właśnie takiego rozwoju, adopcji, spoglądania na ten rynek, patrzę na tego typu sygnały. Co robią różnego rodzaju rządy, jakie powstają regulacje, czy podchodzimy do tego jak pies do jeża, czy jednak zaczynamy o tym coraz głośniej mówić. I tutaj Stany Zjednoczone w ostatnich miesiącach, w całej tej kampanii pokazują silnym głosem, że tak, idźmy w to, w ten rynek, naprawdę niech on się rozwija. W jaki sposób? Zobaczymy. Ale my nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Ludzie często mnie pytają, no dobrze, to po ile Bitcoin będzie kiedyś? No, nie mam pojęcia. A jaka za miesiąc będzie temperatura, tak? W Afryce gdzieś tam. Nie wiem, nie mam pojęcia i zobaczymy. Natomiast patrzmy na cały rynek. On się jednak rozwija. Widać, że napływa, oczywiście są górki i dołki, ale jednak zauważa się tą użyteczność nie tylko w kontekście płacenia, ale właśnie chociażby ta wspomniana, już chociażby propagowana przez Trumpa idea rezerw danego państwa. Zobaczymy, jak to się rozwinie, bo to wiemy dobrze, to co politycy mówią w czasie kampanii, a to co później robią, to czas to weryfikuje. Szczególnie nasi politycy tak lubują się w przegłosowywaniu różnych ciekawych rzeczy, a potem różnie to bywa. Natomiast myślę, że tak jest na całym świecie. Zobaczymy. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby rzeczywiście częściowe rezerwy powolutku zostały, krajowe rezerwy różnych rozwiniętych państw, ale nie tylko, rozbudowywane o te kryptoaktywa. Tak? Trzeba też wiedzieć o tym, że wiele państw oczywiście bada kryptowaluty w różnych formach. Bardziej tutaj chyba cyfrowa waluta banku centralnego w przypadku Chin, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, chociażby Szwecji, mamy wspomnianą przez ciebie Nigerii. No, wiele państw widzi ten potencjał do usprawnienia pewnych systemów płatniczych, zwiększenia dostępności finansowej, zabezpieczenie przed oszustwami. Pytanie, czy właśnie Bitcoin ma temu służyć? No, znów odwołam się do tych słów, czas pokaże. On może być takim aktywem, chociaż niektórzy w niego w ogóle nie wierzą, bo te osoby, które mówią, a to nie istnieje, jest nic nie warte, bardzo często też się spotykamy z takich, pewnie Mateusz też się spotykasz z takimi głosami, natomiast ja odpowiadam w taki sposób, też kiedyś rozwijając się, ucząc się, dotarło do mnie, że większość złota na świecie leży sobie w skarbcach. To złoto do niczego praktycznego, tak powiedzmy, nie służy. Ktoś powie, że złoto jest wykorzystywane w elektronice, jest metal o wspaniałych właściwościach. Tak, ale jak popatrzymy sobie na globalne wydobycie i ile procent to są wartości czasem nie przekraczające 10%, nie wiem, 6, 7, 8 wykorzystywane w przemyśle, a reszta mamy na dłoniach, na sobie i w skarbcach. Tak? Więc widać, gdzie to złoto leży. One też de facto, jakby tak się uprzeć, nie jest praktycznie wykorzystywane, ale jest to zasób ograniczony i ma, już można powiedzieć, kilkutysięczną tradycję takiego wartościowego kruszcu, tego, jak wiele osób mówi, prawdziwego pieniądza. Tak? I Bitcoin może czymś takim być, bo spełnia te ramy. Tak? Spełnia te ramy, jest unikalny, no ale oczywiście mamy czasy cyfrowe, i szczególnie osobom starszym może trudno to zrozumieć, ale od silnego rozwoju w latach szczególnie 80., 90. już informatyki i informatyzacji wszystkiego, co nas otacza, Bitcoin może być i też inne podobne rozwiązania, może być taką formą cyfrowego złota, czy też różnego rodzaju cyfrowych kruszców, ale znów ja nie jestem tego pewien. Czas pokaże i będziemy musieli się temu przyglądać. Natomiast z takiej prostej analizy jednak trafiają różne głosy, tylko podkreślmy wyraźnie jedną rzecz. CBDC, czyli Central Bank Digital Currency, tak, czyli waluta cyfrowa tak, banków centralnych, to jest zupełnie coś innego. To jest projekt dedykowany, bodajże Sławomir Mencen ładnie określił, że CBDC w porównaniu z kryptowalutami, tymi chociażby z Bitcoinem, to jest tak jakby porównywać krzesło z krzesłem elektrycznym, tak? Niby cyfrowa gotówka, ale jednak podwaliny mogą być zupełnie inne. I ja bym się też tak w kontekście CBDC nie przerażał bardzo, ale na pewno trzeba bardzo pilnie to obserwować, bo oczywiście my możemy być kontrolowani poprzez CBDC. Myślę, że warto też słuchaczom zwrócić na to uwagę, bo ten przepływ tej cyfrowej gotówki może być ściśle śledzony. Natomiast ja zwracam uwagę dzisiaj na jedną rzecz. Jak często, statystyki są nieubłagane, w Polsce gotówka oczywiście zanika w użyciu. I to nie jest raczej wybór, ktoś powie, że to jest wybór pewnej regulacji. Tak, ja się z tym zgodzę, ale jednak dla tej wygody my używamy najczęściej kart i tam mamy pełne też śledzenie, w jakim sklepie, no może nie co kupiliśmy, no ale w jakim sklepie wydaliśmy pieniądze. To wszystko jest do sprawdzenia. I to już tak działa od wielu, wielu lat i my się tego nad tym nie zastanawiamy. To jest ale bardzo ważna kwestia i my musimy o tym rozmawiać. My musimy się zastanowić, jak te projekty przygotowywać. Powinny być jakieś konsultacje społeczne z różnymi środowiskami specjalistów, ekspertów na poziomie krajów, bo oczywiście tutaj mówimy tylko i wyłącznie na poziomie kraju, ewentualnie Europy, Stanów. I czas pokaże, jaką to drogę obierze. No, natomiast to będą dedykowane krajowe rozwiązania, nie wiem, europejskie, stanowe, ale to jest zupełnie inna technologia niż Bitcoin, Ethereum, czy też inne rozwiązania, o których my tutaj głównie rozmawiamy, tak? I o adopcji tychże głównie rozmawiamy. Natomiast myślę tak, zamykając to Twoje pytanie i tą moją wypowiedź, te dwa światy moim zdaniem się ze sobą zderzą, bo obserwując ten rynek, biorąc pod uwagę te wszystkie plusy i minusy, owszem, w przypadku, weźmy już na ten tapet tego Bitcoina. My możemy posiadać go w sposób prywatny i pseudonimowy wyraźnie, to podkreślę, bo te systemy nie są anonimowe w 100%. Bo czasem niektóre osoby rozumieją, że my możemy oczywiście utrudniać komuś znalezienie właściciela. Natomiast dzisiaj wygląda to w bardzo dużym uproszczeniu tak, że jeżeli byśmy chcieli zakupić już większą ilość środków, to najwygodniej robi się to poprzez różnego rodzaju kantory czy też giełdy. I one też, jeżeli nie są na świecie, to będą zobligowane do notowania tych transakcji. Więc jak ja sobie zakupię gdzieś kryptowalutę w jakimś kantorze bądź też na giełdzie, a w przyszłości może w banku, tak, to ja będę połączony z tą operacją. I potem jak ja dokonam pierwszego transferu, no to po łańcuszku będzie widać, gdzie te pieniądze się rozchodzą, tak? Więc to jest, to oczywiście można powiedzieć, że w niektórych przypadkach ten system może być bardzo na wysokim poziomie anonimowości, ale to też wymaga starań od strony użytkownika. Dlaczego też o tym mówię? Bo wiele osób obawia się, że kryptowaluty są wykorzystywane głównie do celów jakichś terrorystycznych, tak, przez ogólnie rzecz biorąc złoczyńców. Natomiast pamiętajmy, oni sobie jakoś dawali radę. Przez Bitcoin 15 lat funkcjonuje, tak? Zawsze funkcjonował jakiś rynek, czy barterowy, czy złota, kruszców, czy korupcja w jakiś sposób na poziomach instytucji finansowych klasycznych. Przecież różnego rodzaju republiki bananowe, tak, różnego rodzaju kraje, no jakoś sobie radzą i odpowiedź taka, zakażmy kryptowalut tylko dlatego, bo ktoś ich może użyć w złym celu, no to ja mówię, dobrze, to zakażmy gotówki, zakażmy złota, tak, no i zaczniemy zauważyć pewne nonsensy, nie? Mhm. Popatrzmy na każdą technologię, niech ona się rozwija w takim kierunku, stwórzmy jej regulacje, które nie będą jej za bardzo ograniczać, bo każde regulacje niestety troszeczkę to ograniczą, natomiast dobre regulacje, ja to też podkreślam często też w artykułach na blogu, że dobre regulacje pozwolą temu rynkowi się rozwinąć. Złe regulacje będą powodowały, że on się kurczy. No i taki apel dla prezydenta przyszłego Stanów Zjednoczonych i każdych włodarzy na całym świecie, abyście myśleli o dobrych tych regulacjach, tak? Żeby ten rynek się rozwijał i nam służył, bo on może nam służyć, a nie zamykał się, no i po prostu niszczył. Mhm. Chciałem zapytać jeszcze, bo rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, ale chciałem jeszcze o rynek chiński. Jeszcze kilka miesięcy temu tu ostrzegali eksperci, że Chińczycy będą chcieli w jakiś sposób walczyć z kryptowalutami, bo chodzi o przepisy dotyczące prania pieniędzy, rynek kryptowalut, że Chińczycy będą chcieli wprowadzać pewne ustawy. Jak odnosisz się do tych rewelacji? Ja bym, no akurat jest tutaj troszeczkę prześwietlone, ale mam taką tu ściągawkę za plecami. Zwróćmy uwagę na Chiny. Chiny, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o taką adopcję, która wynika z pewnych ankiet, tak? Przeprowadza się różnego rodzaju badania, pytając ludzi mieszkających w danym kraju, czy posiadają, czy używają. Polska, z tego co widzę, tu jest na poziomie też 15%, więc jesteśmy bardzo blisko Stanów Zjednoczonych, co jest gdzieś tam jakąś taką średnią tych krajów rozwiniętych. Natomiast z tego co pamiętam, Chiny były gdzieś na poziomie 10% i to też nie jest, pamiętajmy, 10% Chińczyków. To jest bardzo duża grupa ludzi. I rzeczywiście ja bym upatrywał te zakazy w podejściu rządzących. No dobrze, ludzie zaczynają korzystać z jakichś wirtualnych monet, tak, mówiąc też bardzo, bardzo prosty sposób, nad którymi my nie mamy kontroli, prawda? To nie może tak być i jeżeli to osiąga już jakiś znaczący poziom, 10% Chińczyków, no to nie, to my to musimy ukrócić, bo może nie myślimy jeszcze o regulacjach, bo jeszcze nie wiemy, jak do tego podejść, ale najlepiej coś zakazać na początku. Natomiast to prawda, 2021 rok, Chiny zakazują użycia tego jako gotówki takiej cyfrowej, jako transferów. Natomiast pojawiło się światełko tunelu w zeszłym roku, w czerwcu, bodajże też o tym napisałem, to była bardzo ważna rzecz, która niejednokrotnie w mediach tak troszeczkę umknęła. Hongkong, który nie pamiętajmy, Hongkong jest częścią Chin i to jest takie w pewnym sensie wrota na świat. Owszem, to jest taki region autonomiczny, wiemy z jakich powodów historycznych, natomiast jednak to jest część Chin i tam Chiny mogą sobie eksperymentować. Pozwolono na użycie, stworzono tam ten ichniejszy KNF, prawda, taka Komisja Nadzoru Finansowego, zezwoliła, wypuściła regulację, zezwoliła pewnym podmiotom na oferowanie usług, sprzedaż tych kryptoaktywów instytucjom, ale nie jeszcze osobom indywidualnym. No i to się zaczęło rozwijać. Tam firmy poskładały wnioski i Hongkong też stara się być takim centrum kryptowalut. Trudno znaleźć takie jedno silne centrum kryptowalut na świecie. Donald Trump, czy też różnego rodzaju kandydaci, prawda, na prezydenta w Stanach Zjednoczonych dzisiaj mówią, że chcieliby, żeby Stany Zjednoczone były takim centrum i one na takie centrum się świetnie nadają, bo wiele tych głównych projektów stamtąd wyszło. I tam jest bardzo dużo rzeczywiście też deweloperów, bardzo dużo tego sprzętu. I mają też stosunkowo tanią energię w wielu Stanach, więc to jest dosyć istotne. Natomiast ten kraj, który zrobi pierwszy, myślę, dobre regulacje, Hongkong, mówimy Stany, ale też Wielka Brytania chce być centrum kryptowalut. I to też mówi się o tym, no, patrząc na regulacje, które wprowadzają różnego rodzaju, no, różnie to wygląda. Ale pamiętajmy, że chcąc, no, te regulacje muszą powstać, bo nie możemy tak psioczyć na to, że uregulują, pozamykają. No prawda, na pewno ten rynek w jakiś sposób zostanie utrudniony, ale patrząc też na działanie i myślenie przedsiębiorców, ktoś znajdzie tam drogę, dostosuje się do tych rozwiązań, no i pójdzie do przodu. Chiny, moim zdaniem, w pewnym momencie, trudno to ocenić z perspektywy dzisiejszego obserwatora, ale czy też poprzez Hongkong delikatnie zaczną z tej technologii korzystać. Chociaż uznają, proszę tylko zwrócić uwagę, z 2022 bodajże roku wyrok sądu chińskiego, Bitcoin stanowi własność prywatną. Tam była jakaś sprawa między ludźmi, który jeden drugiego posądził, no i uznano, że Bitcoin może być własnością, jak najbardziej, przynależeć do kogoś, więc to też nie jest tak, że Bitcoin jest totalnie odrzucany przez to państwo i traktowany jako zupełne zło. Oni, myślę, na razie to zahamowali, czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Chiny w każdym bądź razie nie można powiedzieć, że nie działają, działają. Drodzy Państwo, jeżeli macie pytanie do mojego gościa, to może Przemek zgodzi się pojawić raz pierwszy, może zrobimy takie bitcoinowe, walutowe Q&A. Jeżeli Państwo uważacie, że jest dobry pomysł, to proszę napiszcie o tym w komentarzu. No i cóż, bardzo dziękuję za dzisiaj. Przemku, dziękuję za Twoją wiedzę, za poświęcony czas. Mam nadzieję, że do następnego. Ty masz bitcoina? Ja osobiście Bitcoina nie mam, ale mam inne projekty. Nie uważam, broń Boże, że Bitcoin jest złą kryptowalutą. Uważam, że po prostu w innych drzemie większy potencjał, ale to jest moje indywidualne podejście i to, broń Boże, nie jest porada inwestycyjna. Przemysław Kudłacik dla Państwa. Bardzo dziękuję dzisiaj. Dziękuję, dziękuję. Rozmawiajmy o kryptowalutach, o tym świecie. To jest bardzo ważna rzecz. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne.